cieszyć. Kochani, po pierwsze, po raz pierwszy ćwiczymy tutaj w tym miejscu imprezę masową. A co to oznacza? To oznacza płotki, to brak piwa w centrum, w środku zabawy. W związku z tym nie bójcie się, nie ma biletów. To jest pierwsza impreza Dance w Szamkowie bezpłatna. W związku z tym spokojnie wchodźcie na teren, w centrum lepiej widać. Po drugie, pomysł na Sunrise Dance Party w Czarnkowie to pomysł Grzesia Wójcika, człowieka, który na co dzień siedzi w urzędzie od spraw promocji, a wpadł na ten pomysł dlatego, że stwierdził, że młodzi ludzie taką muzykę wolą niż wszelką inną, którą proponuje dyrektor Centrum Kultury. Zgodziłem się, sprawdzimy to, jak to działa i jeśli się obroni, to mamy nadzieję, że na stałe zagościcie tutaj w Czarnkowie, w tym miejscu i w tym czasie, ponieważ święcimy święto Noteci. Dementuję historię, jakoby święto Noteci miało wyprzeć Dni Ziemi Czarnkowskiej. Nic z tych rzeczy. Bawimy się tutaj, święcąc naszą piękną rzekę, bawiąc się nad Mariną, na którą zapraszają jutro ludzie z Osilu. Myślę, trochę też prośba o małe dzieciaki, aby się odsunęły tutaj od sceny. Będzie potem jeszcze okazja mówić. Kochani, bawimy się do godziny pierwszej, także ten wschód słońca może tak trochę na wyrost, ale mamy nadzieję, że następnym razem przedłużymy, jeśli tylko będziecie mieli na to ochotę. Bawcie się dobrze, mamy nadzieję, że zapamiętacie na długo muzyczkę Dance w Szamkowie. Miłej zabawy. Na dzień dobry, Europejska Półka. Bakun!
Podziękujcie bardzo Bachom! Moi drodzy, w imieniu Bipiem Promotion Polska, wtedy Czerkowa, ale nie jest mój ciąłość, dajcie śladu, jedziemy!
Dominikę, która to ostatnio jak mnie ostrzygła, to niewiele zostało. I wiem nawet dlaczego. Zakochała się i za chwilę wyjdzie za mąż. Jej koleżanki poprosiły, żeby zadedykować jej kilka utworów. No to też dedykuję. Z najlepszymi życzeniami dla Dominiki. Wasze brawa. Powiem tak, za chwilę witamy w klubie. No i ponieważ tych facetów na scenie było trochę za wielu, to myślę, że czas na kobiety, co? I seksualne, i niebezpieczne. Nie da mi!
Cześć!